Tak jak powiedziałem, tak robię ci dzisiaj drugi odcinek z gry Yet Another Zombie Survivors, ponieważ, tak powiedziałem, gra mi się bardzo podoba. Chcę zrobić ten przynajmniej 10-minutowy run i zrobić to jak najszybciej, jeszcze zanim dojdą wszelkie update i tak dalej. Plus chcę coś sprostować, ponieważ twórcy gry się odezwali w komentarzu pod poprzednim filmikiem i trochę wprowadziłem w błąd, ponieważ Steam Next Fest rusza 5 czy 6 lutego, już pomyliłem teraz datę, a nie, że już ruszył, więc troszeczkę byłem wprowadzony w błąd przez inne studio, ale sprostowali, że dopiero ten festyn się zacznie i wtedy będziecie mogli sobie potestować wszelkie demo i tak dalej, więc za to przepraszam, jednakże bez dłuższego wprowadzania i gadania zacznijmy sobie dzisiaj naszą kolejną przygodę, ponieważ chciałbym oczywiście spróbować zrobić jakiś progres i jak widzę, mamy odblokowane nowe rzeczy, ponieważ patrzcie, na słocie mamy tutaj jakąś M-kę, jakąś snajpę oraz helikopter. Na twardzielu mamy jakiegoś minigana, powiedzmy rakietnicę i minę. No na inżynierze jeszcze nic nie odblokowałem, ponieważ mamy tym akurat kolegom zabitych najmniej przeciwników. Jednakże to mi się bardzo podoba, ponieważ to nam pokazuje, że jeszcze jest wiele do odkrycia przed nami, co może nam ułatwić pokonanie tej fali 9 minuty. Więc zagram sobie znowu słotem, ponieważ wydaje mi się, że to jest na razie u mnie, jak to mi się najbardziej podoba. Może się to kiedyś w przyszłości zmieni. Przypominam, mamy teraz troszeczkę więcej życia na start, mamy tam chyba jeszcze większy damage, mamy chyba jeszcze więcej hajsu zdobywanego. Już nie pamiętam, co rozdałem za punkty, więc nie chcę was wprowadzać w błąd. W każdym razie na pewno mamy więcej wszystkiego. Tak jak powiedziałem, mówię, gra mi się naprawdę strasznie podoba, więc czekać będę naprawdę na update'y owego tytułu. Teraz w każdym razie, helikopter przelatuje to 45 sekund, masakrując wszystkie zombie na jego drodze. Ciężki najemnik wykorzystuje swoją siłę. A, to jest po prostu rekrutacja twardzia. Ja myślałem, że to jest jakieś inne jakiś upgrade, jednakże zaczniemy sobie od tego helikoptera, bo ja chcę ten helikopter już mieć. Ja wiem, że to może mi aktualnie utrudni ten początek rozgrywki, ponieważ jednak 45... Uwaga. Okej. No na początku nie jest to zabójcza moc i moje uszy mi zaraz tutaj wybuchną, przez co się wydarzyło, plus bo widać jak gierka mi troszeczkę przylagowała przy tym momencie pojawienia się helikoptera, no ale to nie można obwiniać gry, a obwiniać mój komputer. Twardzie rozrzuca kilka min co 30 sekund. Dobra, to też to weźmiemy oczywiście, bo co mówię, nowe umiejętności, bym chciał sobie chętnie sprawdzić, żeby zobaczyć, co się opłaca brać, co się nie opłaca brać. Jak widać, one są czasowe, czyli to nie jest tak, że one będą w nieskończoność rozłożone, tylko najprawdopodobniej, jeżeli teraz jakiś zombie kto wejdzie, to po prostu wybuchnie. Chyba że to jest czas uzbrojenia, że na przykład po tym czasie dopiero one w ogóle działają. Chcę zobaczyć, czy one znikną, czy wybuchną, będzie kiedy czas minie. Weźmy sobie oczywiście ulepszenie pistoletu, ponieważ trzeba dojść jakiś do tej M4-ki. Okej, czyli bronie znikają. Miny znikają, one nie wybuchają. Uwaga, teraz będzie kolejny lag w takim razie. Nadatuje ten bardzo przyjemnie cichy helikopter, chociaż teraz nie było tak źle. Teraz nie było tak źle. Jak leciało mniej więcej w moją stronę, jakby w dół, w lewy, dolny ruch, to było o wiele gorzej. Okej, inżynier niech do nas dołączy, ponieważ tak powiedziałem, znaczy jak zobaczyłem w menu, mamy jeszcze do zabicia 300 przeciwników inżynierem, żeby odblokować tam u niego rzeczy, więc trzeba się na tym oczywiście skupić, dać mu szansę na to, żeby w ogóle mógł zabijać. Mam nadzieję, że ogólnie przed zabijanie z dronów, o ile drony są w ogóle od niego, jakkolwiek wpływają na... nie, chyba dron nie był od niego, chyba dron był od twardziela. W każdym razie, że wszelkie umiejętności, które co będą od niego używane, będą miały wpływ na zabójstwo, bo tak to z tego paralizatora, to wiemy, może być czasami ciężko. Chociaż jak patrzę, to 2-3 hitki zazwyczaj zajmują mu, żeby zabić jakiegoś przeciwnika, więc to nie jest aż tak źle, jak mi się przed chwilą w teorii wydawało. Tutaj widzę niebieski diamencik, więc ja bym chętnie do niego sobie oczywiście podszedł, tylko muszę troszeczkę to wyczyścić. Nie wiem, czy go zapałem, w każdym razie wiem, że możemy sobie ulepszyć pistolet. Chcę ulepszyć na razie ten pistolet jako mój priorytet, ponieważ MK mnie najbardziej chyba interesuje. Nie wiem, czy tak trzeba rozwiązywać te upgrade'y, ale na pewno tak mi się wydaje, że chciałbym zacząć. Więc teraz mamy już ten pistolet na maksymalnym poziomie, więc zaraz będziemy mieli wręcz SMG-ka. Więc pomimo tego, że dwururka, pamiętam, miała najlepsze wyniki w naszym podejściu, to jednak
nie chcę brać tego jako początkowy priorytet, ponieważ ten fire rate troszeczkę nam się przekładał na nasz damage output ogólnie w formie DPS-u. Okej, teraz to, co możemy. Razi prądem wszystkie zombiaki, możemy oczywiście wieżyczkę oraz strzelbę zagłębiać. Ja będę sobie rażenie zombiaków w okolicy z nadzieją, że właśnie to się będzie zaliczało do killi naszego inżyniera. Dam sobie, niech helikopter przylecie, ale nie muszę patrzeć na to, że on zabija, bo to mi w sumie nawet lepiej wpłynie na moje uszy, bo nie będę musiał tego po prostu słyszeć, że to tak agresywnie mnie atakuje. Stąd możemy sobie oczywiście rozwinąć w SMG, więc oczywiście tego SMG-ka bierzemy. Moim normalnym tokiem myślenia jest to, że nasz SMG zmieni się potem w M4. Tylko wtedy by wychodziło na to, że ja musiałbym ulepszyć karabin do maksymalnego poziomu, żeby on się zmienił w cokolwiek było, jako druga opcja u naszego spotowca. Tak logicznie rzecz biorąc, prawda? No bo jednak skoro pierwsza rzecz zmieniła się, powinna się zmienić SMG w MK, helikopter się pojawił po prostu osobno, no to to też powinno się pojawić właśnie mniej więcej jako ulepszenie tureta. Chyba. Zobaczymy. W każdym razie na razie próbujemy ulepszać sobie jeszcze SMG, tak powiedziałem. Mógłbym ulepszyć tego paralizatora, żeby mieć większą szansę na upgrade naszego inżyniera, ale to wszystko w swoim czasie. Bądźmy ze sobą szczerzy, nie chcę aż tak bardzo na razie inwestować w coś, co pomimo tego, że by nam coś odblokowało w momencie, kiedy mogę użyć czegoś odblokowanego. Więc dużo nam się tutaj zombiaczków zbiera, fajnie było znaleźć jakiś magnes, który by nam pozbierał to, co rozłożyłem w sumie po całej mapie aktualnie. SMG na jeszcze wyższy poziom upgrade'u, tam niech sobie helikopter przeleci przez tą chmarę zombiaczków. To ogólnie chyba przelatuje przez całą mapę, tak mi się przynajmniej wydaje, więc to można iść z tym fajnie helikopterem i jakoś może abuzować tą mechanikę, zamiast po prostu patrzeć, że sobie na naszym ekranie przelatuje. Okej, jest czerwony diamencik, więc na niego bym się chętnie tutaj rzucił. Okej, zapałem go, fajnie, już go mi ściąga. Mamy SMG na właśnie maksymalny poziom i teraz jeżeli nam się dobrze wszystko powiedzie, no to może jest szansa, że właśnie SMG dostanie upgrade na M4, co jest moim głównym celem. Ewentualnie może jak przyjdzie nam pierwszy boss, no to z niego może się nam w sumie może teraz, uwaga. Nie mam tego. Czyli ostrzał z helikoptera możemy sobie zwiększyć ten cooldown, więc nie co, paralizator wezmę w takim razie. Skoro nie pojawiają się MK, to wezmę sobie paralizator, nie chcę dwururki rozwijać, tak skoro MK się nie pojawia, to po prostu wykorzystajmy szansę na zupgrade'owanie paralizatora. Idę szybko do skrzynki, może mi się ją uda otworzyć przed bossem, który zaraz do nas nadejdzie, więc teraz szybko zbieramy. Zobaczymy, co nam się pojawi. Polemy wieżyczkę z karabinem i paralizator, więc ja wezmę sobie wieżyczkę z karabinem w sumie, bo mam jeszcze przeczucie, że może właśnie to być upgrade do niej, albo że na przykład jest jakoś wymagana, żeby się zupgrade'owało. Grubasek nas tutaj oczywiście gania z tym swoim młotem. Nie, to jest siekiera, nie młot, przepraszam bardzo, bym troszeczkę wprowadził w błąd, nieznaczący, ale błąd. Na szczęście nas ani razu nie trafiał, mamy teraz położoną skrzynkę. Helikopter ładnie tutaj przeleci, przeczyści nam naszą drogę, też miny trochę pomogły. Okej, otworzyłem skrzynkę, mamy teraz, jest, mamy rozwinięcie SMG-ka w karabin maszynowy, więc przeczucie mam teraz takie, M4-ka, ma karabin maszynowy, a nie szturmowy, ja dobrze przeczytałem? No bo submachine gun, no to jest maszynowy. To jest raczej assault rifle jakiś, więc wydaje mi się, że to powinno być napisane szturmowy, jeżeli było maszynowy, to ja, karabin maszynowy. To nie jest, to nie powinien być szturmowy? Może jestem w błędzie troszeczkę, ale no w każdym razie wiem, że chcę go na razie inwestować, zobaczyć jak bardzo będzie się sprawował na dłuższy okres czasu, w momencie kiedy mamy bardzo zabilitowanych pozostałych dwóch towarzyszy. Ale na razie dobrze jest, na razie dobrze to wygląda. Patrzę, czy jakieś strzałki mi się nie pojawiają gdzieś na ekranie, ponieważ fajnie byłoby to oczywiście wykorzystać. Weźmiemy sobie oczywiście teraz paralizator na wyższy poziom. Ja nie wiem, czy ja w ogóle, chociaż raz miałem paralizator na wyższym poziomie wzięty. Ja miałem już dwururkę, miałem SMG-ka. Czy ja miałem paralizator na wyższy poziom chociaż raz? Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, żebyśmy to widzieli. Znaczy, jeżeli zobaczę upgrade i go skojarzę, no to wtedy inaczej, ale na ten moment i nie wiem, czy co chwilę się tutaj nie spełni ten czerwony diamencik.
Czy ja nie mogę tego jakoś abuzować? Jest magnes. Okej, okay, jakoś do tego magnesu trzeba się dostać. Helikopter by się teraz przydał. Co ty na to? Panie helikopterze. Żebyś tak przeleciał przez całą przez ten cały środek? Okej, okay, dobra, mam magnes, dobra. Więc teraz troszeczkę nas przylaguje. Nie oszukujmy się. Stąd weźmiemy sobie karabin maszynowy. Jedzie do mnie czerwony klejnocik, więc może nawet jeszcze wbije jeden poziom. Może paralizator? Dron tarczowy, pole minowe, okej, okay, karabin maszynowy na wyższy poziom. Gaduję, że już kolejnego upgrade'u nie ma, no ale trudno. Siódma minuta, okej, okay, siódma minuta, czyli jeszcze nie jest to jakaś taka tragiczna fala, ale mój damage output bossa nie jest koniecznie jakiś taki powalający, tak szczerze mówiąc. Jeżeli jeszcze w niego nie będą strzelać, no to tym, o, tutaj może w minę wejdzie, dobrze, pięknie, pięknie, dobrze, dobrze. Piękne uniki, piękne tutaj przechodzenie dookoła. Nie trafił nas, to jest na, to na nasze szczęście. Tylko nie wiem, czy ja będę mógł w niego skrzynkę zabrać, tak szczerze mówiąc. Uda mi się? Nie, nie uda mi się, nie mogę to stanąć. Nie mogę stanąć, bo po prostu zginę. W sumie ja nawet zginę, jeżeli po prostu nie znajdę życia. No powiem tak. Na pewno inwestowanie w sam karabin maszynowy maszynowy, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że to powiem szturmowy, nie był opłacalny, ponieważ patrzmy DPS, okej, okay, 301, czyli fajny naprawdę damage ma, damage output, ponieważ między nim a SMG-kiem, w sensie to jest na maksymalnym upgrade'zie, jest to trzykrotne powiększenie damage'u, więc jest całkiem spoko. Jednakże, patrząc na to, że strzelba sama w sobie robi 143 DPS-a, a paralizator 102, nie wiem, czy się opłaca lecić tylko i wyłącznie w jedną ścieżkę upgrade'u, więc miejmy to gdzieś z tyłu głowy. Teraz tak. Dodajmy sobie, że jeżeli chciałbym zrobić dwa upgrade, mogę zrobić w ten sposób lub w ten sposób. Wydaje mi się, że dodam sobie damage. I więcej kasy. Ponieważ więcej kasy da nam możliwość oczywiście szybszych upgrade'ów i tak dalej, więc trzeba tego nie zrobić. Czyli jeżeli nam się coś lubiło, 38 zabrakło. No dobra, trudno. W każdym razie, wyjątkowo nie zagramy teraz spotem. Weźmiemy sobie twardziela jako naszą pierwszą jednostkę. Tak, jego weźmiemy. Zobaczymy, jak nam pójdzie inną postacią, która będzie dawała nam więcej życia na początek. I może nam się opłacić, ponieważ na razie moja przeżywalność troszeczkę kuleje. Wiem, że troszeczkę może być trudniej bez tego dodatkowego reloadu, ale jakoś sobie z tym poradzimy. Tak, jeżeli będę wystarczająco szybko upgrade'ował nasze rzeczy, to powinno być całkiem w porządku. Zobaczymy, jak teraz w ogóle pójdzie ten początek, bo jak widzimy, no tam ten cały, wiecie, lata z tym pistoletem i piu. Ten tutaj z pompy to potrafi przestrzelić tak pięknie pociskami, że po prostu nie chce mi się na ten temat gadać. No na początku za dużo mnie to nie zadowala, ponieważ możemy wziąć sobie tylko po prostu upgrade strzelby. Niby szybciej do dwururki, ale wolałbym drugiego towarzysz, tak? Jak w poprzednim ranie było takie, o fajnie, ulepszymy sobie pistolet i tak dalej, żeby dojść szybko do M4, tak tutaj wolałbym zdecydowanie uzyskać drugą osobę do pomocy, szczególnie nawet inżyniera, dokładnie. Ponieważ on chce, żeby zabił jak najszybciej te 38 jednostek, żeby od niego się też odblokowały nowe rzeczy, ponieważ jeszcze nie wiemy, jakie to są rzeczy, więc fajnie byłoby się tego dowiedzieć. Mam dobre przeczucie na temat tego ranu. Nie wiem czemu, ale po prostu tak jakoś mam. Próbuję teraz bardziej inwestować w bronię niż w umiejętności, ponieważ umiejętności na ten moment nie uratowały mi tyłka jakoś zbyt bardzo. Może tam czasami helikopter dobrze przeleciał, może czasami się przydał karabin z damage'em i tak dalej. Jednakże, będąc tak po prostu totalnie szczerym, wydaje mi się, że bronie robiły o wiele więcej same w sobie i ten fakt kontroli tego mniej więcej niż modlenie się, że akurat dobrze się zespawni helikopter, dobrze rzucą miny. Jest dla mnie po prostu większą swobodą i pomimo tego, że aktualnie jestem w stanie przeczyścić tych zombiaków, to zwaliłbym to głównie na to, że nie mam pistoletu cały czas, czyli właśnie słota. Więc witam bardzo serdecznie słocika, który nam tutaj będzie oczywiście celnie strzelał w naszych przeciwników, bo nie że strzelasz dość szybko, to właśnie celnie. Ostrzał skrypt, który nie biorę, weźmy sobie na razie dron tarczowy, ponieważ on był całkiem spoko takim dodatkiem do ochrony. On z tych wszystkich umiejętności, wydaje mi się, jest taki najbardziej
Consistent, tak, że mamy coraz jakby większą nad tym kontrolę niż resztą. Okej, pistolet niech sobie dostanie upgrade. Ja bym tak wolał dostać właśnie dwururkę jak najszybciej, ponieważ bym chciał zobaczyć upgrade dwururki, czy jest, czy będzie on jeszcze bardziej zadowalający niż upgrade do M4. Bo jak mówię, ja nie mówię, że jestem niezadowolony z M4. Jednakże troszeczkę oczekiwałem od niej więcej, ale to możliwe, że po prostu wizualnie mniej było widać, co liczby potem pokazały, że było troszeczkę inaczej. Może dlatego takie mam wrażenie, że po prostu nie było takiego jakby walnięcia, tak? Jak pomiędzy przeskokiem, a pomiędzy pistoletem a SMG-kiem było takie, że naprawdę szybko zaczęło strzelać i tak dalej. Tak pomiędzy tym SMG-kiem a M4 było takie mało widoczne przeskoczenie. Przynajmniej, nie wiem, dla mnie to takie wrażenie jest, a wiadomo, każdy może mieć totalnie inne zdanie na temat różnych tam upgrade'ów. Co mi tutaj ulepszyć? Paralizator, no jak widać będziemy bardzo blisko tego upgrade'u paralizatora zaraz, żeby zobaczyć w ogóle co to jest, ponieważ do tej pory tego jeszcze nie zobaczyliśmy. Bierzemy oczywiście tutaj sobie jeszcze skrzynkę na to, żeby sobie to nawet pomóc, może będzie paralizator. No niestety nie ma, więc weźmiemy sobie po prostu dwururkę, ponieważ dwururka jest naszym też jednym z priorytetów. Ten paralizator na ten drugi poziom i dwururka na trzeci. W sumie mówię dwururkę na trzeci i paralizator na drugi, a koniec końców będą totalnie inne rzeczy, no ale dopóki ich nie znam, to trudno mi powiedzieć, czym są. Gdzie by był jakiś jeszcze kolejny czerwony diamencik? Co wy na to? Czerwony diament jakiś, tak żeby mi się pojawił. Ogólnie wybuchło mu tego zombiaka, myślałem, że dostanę przez to damage, na szczęście tak się nie stało. Dron tarczowy niech dostanie damage oraz dodatkowy dron. Niech tutaj nam teraz latają dwie takie kosy. Bo czemu by nie? Więcej znaczy lepiej. No chyba, że chodzi o ilość przeciwników, to wiedy więcej znaczy gorzej. Chociaż jak zależy też na to spojrzymy, bo jednak więcej przeciwników nosi więcej potencjalnego hajsu do zdobycia. Chociaż aktualnie to ja mam problem z tym, żeby w ogóle ich odepchnąć z siebie. Ale spokojnie, ja tutaj teraz pozbieram troszeczkę właśnie klejnocików. Tutaj mamy jeden biały, niebieski diamencik, już nie wiem, białe, widzę diamenty jakimś cudem. Mamy paralizator na ten maksymalny upgrade, więc teraz kolejny upgrade, który będzie z paralizatorem, będzie upgrade'em do nowej broni, więc spróbujmy to zdobyć jak najszybciej. Robię tutaj kółko tak mniej więcej, żeby oczywiście pójść po tej drodze, gdzie przed chwilą biegłem, żeby zahaczać o tą największą ilość tego expa, które wyrzuciły zombiaki. Standardowa taktyka w tego typu produkcjach. Jednak trzeba to zbierać, a nie modlić się, że będą nam się pojawić magnesy, które aktualnie są dość rzadko. Lecimy. Okej, jest upgrade, mamy Tesla. Ewoluuj paralizator w Tesla, czyli co? Będzie teraz o wiele częściej strzelał, szybciej, mocniej. Jest to ciągły laser teraz. Nawet nie wiem, czy nie w parę targetów nie target. Nie, dobra, jeden target brało, ale jest to ciągły damage, co mi się o wiele bardziej teraz podoba. Ja oczywiście teraz biorę inwestycję w dwórkę, ponieważ wiemy, że od inżyniera nie mamy, ponieważ jeszcze nie mieliśmy tego upgrade'u. Chyba, że się upgrade'uje w trakcie gry i na przykład to 38 mobów, które trzeba było zabić, już się na przykład zupdate'owały i działają. Mamy teraz pole minowe, dron tarczowy, weźmiemy sobie dron tarczowy w takim razie, żeby jego zupgrade'ować, chociaż on jest chyba od inżyniera, to i tak wolę to po prostu sprawdzić. Dawajcie, łupać go. Dawajcie, kipo. No powiem wam, że serio, ta Tesla z tą dwururką w połączeniu działają naprawdę lepiej niż ten pistolet czy też karabin, ponieważ ten damage output, który był w bossa, widzicie jak szybko go zabiliśmy. Wydaje mi się, że mam swoją nową ulubioną zabawkę, jaką będzie właśnie Tesla, która... Ona chyba jest w stanie razić paru... Tak, ona chyba razi paru przeciwników naraz, to tym bardziej jest to dla mnie coś pięknego. Okej, dwururka teraz na czwartym poziomie, czyli następny upgrade dwururki to oczywiście upgrade do kolejnej broni, którą chyba miał być minigun, z tego co dobrze pamiętam. Więc przejście z shotguna na dwururkę na nagle minigun, czuję, że może być gigantycznym przeskokiem damage'owym i gigantyczną wygodą, jeżeli chodzi o single target, jeżeli się na nim skupimy.
Ale to się okaże w praktyce, bo możliwe, że ja na przykład źle rozczytałem to totalnie, co to było i na przykład będzie tak, że na przykład ten minigun będzie miał 10 pocisków i potem przeładowanie godzinne. Oby tak nie było. Oby tak nie było. Tutaj próbujemy oczywiście przebiegać przez ten środek. Trzeci magnes. Strasznie mnie gra teraz rozpiesza z tymi magnesami, co mi się bardzo podoba. Uwaga! Polemnowe rażenie prądem mocowskiego helikoptera. Nie, nie chcę tego... helikoptera. Mówię, wydaje mi się, że on, dopóki się nie gra inżynierem, który ma zmniejszone te cooldowny, jest troszeczkę za słaby. Przynajmniej na ten moment. Ewentualnie musiałbym rozdać troszeczkę bardziej w właśnie sam helikopter, żeby mieć... ten cooldown o wiele mniejszy. Okej, okay, mamy tutaj ogólnie też kolejny, kolejny magnes. Nie wiem, co się dzieje, ale mi się to naprawdę podoba, że aż tak bardzo chcemy te level upy zrobić. Ogólnie zrobiłem już 6 punktów co do możliwości upgrade'u naszej postaci, więc też fajnie. I zastanawiam się teraz jedno. Czemu bossy potrafią przyjść z połom HP? Skoro wiemy na 100%, że my się z nimi nie biliśmy. Skąd to jest? Losuję pociski? Ich po prostu trafiłem, czy jak? Okej, dron tarczowy na maksa. Więc maksymalny damage plus maksymalna ilość. Zobaczymy, czy on się jakoś zupgrade'uje, czy nie będzie miał takiej możliwości. Kolejny magnes, który oczywiście zbieramy. Ja tu otwieram skrzynkę z bossa, żeby mieć wyższy poziom test. Jak na razie się nie pojawia upgrade do pompy, co mnie troszeczkę martwi. Giereczko. Wyrzutnia rakiet. Okej, czyli poczekajcie! Mogę zmienić i na minigana, i na wyrzutnię rakiet, czy ja wybieram jedno z nich? Chcemy damage ciągły, czy damage duży? Wiecie co? Szybkostrzelność zostawię naszemu słotowi. Bierzemy wyrzutnię rakiet. On nawet szybko z niej strzela! Czyli dwa pociski, bo dwa pociski, ale on nawet z niej szybko strzela, więc wydaje mi się, że to będzie nawet lepsze niż dwururka, którą posiadaliśmy. Albo nie, to ma nawet cztery pociski. Słuchajcie. Raz, dwa, cztery pociski to ma! I to chyba nawet ma homing missiles! Do tego się nie da nie trafić! No tego to ja się nie spodziewałem, ale fajny jest taki właśnie wybór ścieżki. Bo myślałem, że na przykład wiecie, że jedno będzie upgrade'em do skilla, drugie będzie upgrade'em do broni w drugą kolejność i trzecie będzie po prostu dodatkową umiejętnością. A tutaj mamy po prostu wybór jednego z dwóch. Czyli możliwe, że ja na spocie nie zauważyłem M-ki i ja wybrałem po prostu maszynówkę. A mogłem wziąć może szturmówkę. Ho! To ci ciekawostka. Okej, okay, upgrade, wyrzutnia rakiet, magazynek. Wiecie co? Ja bym chciał na razie rozwijać, jednakże na razie nie mogę sobie na to pozwolić. Powiedziałem, nie można lecieć coraz w jeden upgrade. Ja wiem, że byłoby fajnie mieć więcej tych pocisków niż 4. Chociaż ja szczerze mówiąc nie widzę 4 wystrzelonych, ale po prostu sugeruję się tym chudem w lewym górnym rogu, że to 4 razy coś wylatuje. Tak, muszę rozwinąć też inne bronie, żeby czuć się troszeczkę bezpiecznie, ponieważ to jest 9 minuta. O mój Boże. Te rakiety nie biją dużo w te bossy. To nas może troszeczkę zgubić i... Nie wiem, czy nie jestem zawiedziony przez to. Chociaż może one biją dużo, tylko po prostu te bossy są tak mocne. Uciekaj, uciekaj, po prostu uciekaj. Just run, just run, just run, nie dajmy się obić. Jest ich strasznie dużo, ale my to jakoś ogarniemy. 20 sekund. Wydaje mi się, że zabiłem wszystkie bossy właśnie. Niby widzę strzałki, ale wydaje mi się, że... Ty, on nie mają życia teraz. Okej, okay, pistolet. Muszę rozwinąć troszeczkę. Okej, okay, niektóre mają HP, niektóre nie mają HP. O co chodzi? Okej, okay, uciekamy, 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 po prostu uciekamy. 5 sekund. Mamy 10 minutę. Mamy odblokowaną nową postać. Co będzie gigantyczną zmianą dla nas. Tylko, że ja teraz nie jestem w stanie nawet się dotrzymać po te skrzynki. Aha, ta skrzynka już była otwarta, bo... A nie, ja ją otworzyłem właśnie, okej, nie masz... Myślałem, że się otworzyłem, a to... Więc teraz była zamknięta jak skrzyneczka. To zapomniałem, się troszeczkę ładowała. Ale ogarnęliśmy tą falę.
Dużej było, ja będę mógł teraz dużo skrzynek potwierać. Więc oczywiście po wszystkie lecę. Zmień pistolet w SMG. Mamy SMG, a tu mamy teraz możemy ulepszyć sobie Teslę. Lecimy, o, tutaj w ogóle było ładowanie skrzynki. SMG. Tutaj jest wyładowanie skrzynki. Gracz troszeczkę chyba się już zaczyna gubić. Nie będzie rozrzucenie min. Mamy jeszcze 3 skrzynki do otworzenia, więc jeszcze trochę tych upgrade'ów będzie, plus jeszcze magnes. Więc możemy nawet będzie kolejny upgrade z levelu po prostu. SMG. O mój Boże, tu jest skrzynek. Wieżyczka z karabinem wyrzutnia rakiet, też nie problem. Okej, niech będzie większa ilość rakiet. Tu niech będzie SMG. Tu będzie pole minowe. Tu będzie wyrzutnia rakiet. Jeszcze jakiś upgrade, jeszcze jakaś skrzynka? Więc... chyba wygraliśmy. Nie mogę chodzić. Udało się! Łatwiutko, macie, minanie jednego damage'u nie zadamy, tak się nam trzeba, ale sprawdźmy nas w ogóle statystycznie. Wyrzutnia rakiet 484 DPS. Gdyby potrwała minimalnie dłużej, znaczy na 2 minuty może dłużej, miałaby większe mięśnie niż dwururka, więc bardzo fajny upgrade. Tesla do paralizatora, gigantyczny przeskok. Gigantyczny przeskok. Tesla miodzie po prostu. SMG pistol, zobaczcie, DPS nawet mniejszy jest z SMG, jednakże mogło pewnie mniej robić, więc na to nie będziemy patrzeć. Jednakże twardziel, bardzo fajne bronie, ale będzie trzeba jakieś sprawdzić, jak w ogóle działa minigun. Na pewno będzie trzeba spróbować złotem wbić ten level i zobaczyć, czy będzie miał ten inny upgrade. No i zobaczyć, co inżynier właśnie dostał. W swoim czasie, wszystko w swoim czasie. Okej, okay. Mamy jeszcze 9 punktów do wydania, więc teraz tak, rozdamy sobie oczywiście, żeby ten level szybciej nam się robił. Okej, okay, czyli już widzę, że nie będę mógł rozdać tych punktów. Ja tutaj leciałem po tej 10 level, ale wiecie, na razie jest niedostępne w wersji demo. Nie ma problemu, możemy jakoś z tym żyć. Większy damage i bądźmy troszeczkę szybsi. Możemy się cofnij. Chcę zobaczyć teraz graj na szybko. Mamy łowczyni, która ma zwiększa szansę na trafienie krytyczne. Właśnie, jeszcze mamy łowczynię, jako nową postać teraz jeszcze do sprawdzenia, czyli mamy jej łuk, co może być ciężkie do zrobienia, ale interesujące. Mamy też inżyniera, który ma teraz tak, chyba miotać ognia mi się wydaje, plus cholera wie co to jest. Nie będę oszukiwał, no nie wiem co to jest, no... No, o Jezu, nie chciałem tego ognia, przepraszam, nie gramy, nie gramy, żeby nie było, nie gramy. Wychodzimy stąd, wychodzimy stąd, wychodzimy stąd. Wyjdź z gry. Mam nadzieję, że nie wyjdzie mi totalnie z gry, tylko wyjdzie mi do... okej. Więc nie wiem, czym to będzie, jednakże wiem, że będzie łowczyni do sprawdzenia. I też bronię właśnie inżyniera. I teraz tak. A nie, dobra, czyli to jest, on ma karabin lub snajperkę, czyli mamy ten, czyli ten maszynowy to był maszynowy, który myślę, że jest szturmowym. Niech mi twórcy powiedzą, jeżeli obejrzeli kolejny filmik. A snajperka? Ciekawym zamysłem może być, ale zgaduję, że jeżeli bierzemy snajperkę, to nie możemy wziąć rakietnicy, trzeba było wtedy wziąć minigun. Lub też wierzyć w to, że na przykład miotać ognia, lub to cokolwiek jest tym drugim, bo nie jest w stanie za cholerę tego ogarnąć. Jest też czymś szybko strzelnym. Więc to ma to, jeżeli chodzi o kolejne odcinek z Yet Another Zombie Survivors. I tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, czekam naprawdę na update do tej gierki. A was zachęcam do tego, żebyście poczekali na Steam Next Festa i sami spróbowali to sobie ograć, żeby zobaczyć, jak wam się w to gra, zamiast też ogląda różne tego typu rzeczy. Naprawdę jestem zadowolony z tego tytułu, że pomimo tego, że jest to kolejna gierka z typu wampiry, co niektórym mogło się przejeść, to jestem strasznie pozytywnie zaskoczony tą gierką i czekam po prostu na jej rozwój. To było tyle, ja się żegnam, siemanko, peace, yo!